Dzień dobry, kochani. Tak jak widać, pomierzymy dzisiaj troszeczkę odzieży, okrycia z Mohito, ale na początek mam dwie bluzki do zmierzenia. Zobaczcie, jaka elegancka, z bardzo lejącego materiału. Jest w dwóch kolorach. Drugi kolor to jest taki ciemny brąz, wchodzący w takie ciemne złoto. Dół jest taki drapowany, obcisły, dosyć rozciągliwy, wydłużający tutaj naszą talię. Bardzo ładnie wygląda, góra jest taka zwiewna. No, bluzka jest bardzo elegancka. Myślę, że zarówno do biura, tak jak widać przy jeansach, też bardzo dobrze wygląda. Ja ogólnie byłam zachwycona tą bluzką. Dekolt też się bardzo ładnie układa tutaj. No i mówię, dwa kolory. Rękaw fajny, bo taki troszeczkę rozkloszowany, bardziej w taki dzwon, ale materiał ten leisty bardzo ładnie układa się na sylwetce, dopasowuje się. No i ona wtedy, ta sylwetka nie jest też taka przytłoczona. I koszt tej bluzki to jest 90 zł. Ja mierzyłam rozmiar S. 90 zł bez grosza i tak jak tutaj widać, materiał jest taki bardzo mieniący, ładny. A tutaj mamy drugą, klasyczny taki top, basic bym powiedziała, ale w przepięknym fuksjowym kolorze. I ja mam rozmiar M na sobie. Ja już z tych bluzek mam w domu dwa kolory, mam białą i mam czarną. Jestem z nich bardzo zadowolona i tu jest jeszcze taki kolor kobaltowy, bardzo ładny, a koszt bluzeczki to jest 50 zł. Ona się również bardzo ładnie układa, jest rozciągliwa, fajnie się dopasowuje, dłuższa, więc tutaj, wiecie, nie wchodzą w grę krótkie pępki. Ja tylko dlatego brałam większy rozmiar, bo mi chodziło o długość. No i zaczynamy już okrycia wierzchnie. Tutaj mamy na pierwszy rzut taką kurteczko, bluzę. Wygląda jak kurteczka. Ja wszystko mierzę na swetr, więc wiecie, to nie jest na cienkie bluzki, więc tutaj to tak odzwierciedla, jak to na wiosnę chodzimy. I mamy złoty suwaczek, złote, ładne wykończenia, jak to w Mohito. Bardzo ładne kieszonki, ozdoby. No i taki wzorek też dosyć klasyczny, jeżeli chodzi o Mohito. Były różnego rodzaju kurtki w tym wzorku. I tutaj mamy na dole również właśnie ściągacz, na rękawach tak samo. Gumeczka, ale gumeczka nie jest mocno opinająca. Brakowało mi tutaj troszeczkę kaptura, bo wiosną ta pogoda też jest kapryśna, a to jest taka bardzo wiosenna kurteczka, dosyć cienka. Powiedziałabym taka bluzonarzutka. Ale bardzo fajna i myślę, że do wielu stylizacji się ona wkomponuje. 130 zł, rozmiar 36. Ale tak jak widać, materiał taki bardziej bym powiedziała dresowy, cienki, to nie jest nic na deszcz. Tutaj mamy taki sweterek, żakiecik. No, ciężko mi to skategoryzować, ale ma przepiękne takie duże złote guziki. Bardzo ładnie wykończona również jest góra. I zobaczcie, to jest taki materiał jakby lekko drapowany, taki jakby troszeczkę skory, ale rozciągliwy i bardzo miękki, nie drapiący. I naprawdę fajnie się to układa, bardzo wygodne. No i tym bardziej ten dół. Tak jak mówię, pod spodem mam swetr, więc naprawdę na cienkiej bluzce to będzie jeszcze lepiej wyglądało. Kołnierzyk też wykończony bardzo ładnie, tak samo i rękaw. Także myślę, że to jest też coś godnego uwagi. Będzie pasowało i do spodni eleganckich, i do spódniczki. Wiecie, to wkomponujemy to w każdą garderobę, bo naprawdę bardzo fajnie to się prezentuje i to też było w dwóch kolorach. Był chyba jeszcze biały taki żakiecik, sweterek. Koszt 150 zł i mamy tutaj rozmiar S. Większość rzeczy, wszystkie rzeczy mierzyłam w rozmiarze S poza tamtą jedną bluzką, tak aby jak najbardziej odzwierciedlić to na sylwetce, czy tutaj można kupować w ciemno, czy jednak trzeba towar mierzyć. Tu mamy kurteczkę taką króciutką, bardzo dużo jest właśnie takich krótszych do pasa kurteczek. No i tu mi było troszkę ciasno, więc tu bym sugerowała mierzyć od razu rozmiary większe. Kurteczka fajnie się prezentuje, ma taką pikowaną kratkę, rąby. Są kieszonki, jest na dole też pasek, który dodaje takiej fajnej elegancji też tej kurce. Bardzo ładny też kołnierzyk jest, rękawy są rozszerzane, co Wam zaraz też pokażę.
Ale kurtka naprawdę pod takim kątem jest fajna, cieniutka, ale też fajnie się układa. Tylko mówię, no trzeba by było inny rozmiar, bo mi osobiście tutaj w barkach było dosyć ciasno. Tak się prezentuje od tyłu, rękaw jakby doszywany, więc też to fajnie wygląda. Ma to jakiś tam swój dodatkowy atut. A tu wam właśnie pokazuję, zawiesiłam się, przepraszam, a tu wam właśnie pokazuję te rękawy rozpinane, które są poszerzane, mają dodatkową wkładkę podszytą materiał i możemy tutaj spokojnie sobie poszerzyć te rękawy, jak na przykład nosimy zegarki, żeby nam było łatwiej do tego zegarka sięgnąć. Więc kurteczka w takim kolorze, powiedziałabym perłowo-złotym, ale takim lekkim i 180 zł, rozmiar 36. Także no, mi się kurtka podobała, tylko tak jak mówię, rozmiar większy trzeba było mierzyć. Kolejną rzeczą, jaką widzimy, to jest taka narzutka z takiej jakby cielęcej skórki. Bardzo cienki materiał, ale bardzo ładny, z takimi narzutami, klapami z przodu. Ma oczywiście również kieszonki. No i to jest coś, co się bardzo fajnie układało. Jest to taki materiał jakby cięty, wiecie, bez tutaj żadnych ściągaczy, bez niczego, luźny, ale to będzie fajnie wyglądało w sumie do każdej stylizacji. Zobaczcie, przy jeansach to całkiem spoko wygląda. Ma też naszywki na ramionach. Myślę, że tak samo do spódnicy, do spodni eleganckich, do takich garniturowych spodni. W sumie do wszystkiego to wkomponujemy, bo i kolor jest bardzo ładny, taki jasny, brązowy, wchodzący lekko w złoto, taka typowa jasna cielęca skórka i bardzo miękki, miły w dotyku materiał. Ja również tutaj brałam rozmiar 36 i kurteczka kosztuje 160 zł bez grosza. Ale tak jak widać, właśnie fajnie jest tak cięta, obrobiona dookoła. No i mamy kolejną kurteczkę. Znów bardzo dużo jest takich jasnych kolorów. Wiadomo, na wiosnę bardzo często tak jest. I tu już jest taka klasyczna, bez żadnych dodatków. Zapinana na takie napki, ale to już był rozmiar dobrze dobrany, ma kieszonki, troszeczkę mi brakuje tutaj kieszonek, wiecie, zapinanych na suwak albo przynajmniej na jakąś napkę. Tutaj widać, że troszeczkę jest taka ciaśniejsza, więc niekoniecznie na sweterek, ale ogólnie dosyć dobrze się układała i to już zobaczcie, co się dzieje też z moimi włosami. Zaraz zobaczycie, 170 zł kurtka kosztuje rozmiar 36, ale od tych kurtek tak mi się włosy naelektryzowały, że patrzcie, co już tutaj się dzieje. No, wykończenie mamy na górze też fajne. Mówię, kurtka ma miły materiał, fajne w dotyku, tylko lekko tutaj pod paszkami mi było ciasno, ale tak jak mówię, ja również to mierzyłam na swetr, więc no, raczej takie kurtki już nosimy, nie na swetry. Tak, tu już zwróciłam uwagę, że już mi te włosy zaczynają stać, ale to jeszcze nie jest szczyt możliwości. Tu mamy taką już dłuższą kurtkę i na suwak, i na napki, więc fajnie. I słuchajcie, w końcu na napki są kieszonki. Tak jak mówię, jest to fajna opcja, na przykład jak mamy jakiś tam telefon, czy coś tam wchowamy, tak, żeby nam nie wypadło, nie wyleciało, nie wysunęło się nic, a często jednak coś tam w tych kieszonkach, pomimo że mamy torebki, nosimy. Ta kurtka była dosyć wygodna, chociaż widać, że gdzieś tu się jednak lekko w tych ramionach ona napina, ale naprawdę wygląda na bardziej obcisłą niż jest w rzeczywistości. Warto ją przymierzyć przed zakupem. No chociaż tutaj pod szyją to się już ciasno zrobiło, ale raczej myślę, że takiej kurtki bym pod szyję nie zapinała. Także tutaj również warto przymierzyć rozmiar troszeczkę większy, chyba że nosicie wszystko na cienkie bluzki. Jakoś grubego swetra za bardzo nie miałam, ale mimo wszystko nie była to przylegająca bluzeczka, tylko jednak materiał inny. Kurtka w bardzo fajnym takim różowym kolorze. No i tak jak mówię, dodatkowym atutem jest to, że jest również zamek 150 zł i rozmiar 36. Ale kurtka fajnie napikowana, chyba najcieplejsza z tych wszystkich, które mierzyłam. Taka bardziej bym powiedziała przejściówka niż bardziej wiosenna. Myślę, że na tą porę, którą w tym momencie mamy w Polsce, czyli te granice około 10 stopni, idealnie się będzie nadawała. Tutaj mamy taki płaszczyk pikowane, dlatego jest to pokazane w kurtkach, ponieważ jest to jednak taki materiałowy płaszczyk, nie jakiś tam wełna.
Więc taki płaszczyk możemy nosić luźno, możemy sobie też tutaj pospinać. Znów mamy podobne takie dresowe wykończenie na kołnierzyku, pikowana, dosyć wygodna. Te troczki były takie obciążone jeszcze dodatkowo metalowym wykończeniem. Mamy kieszonkę atrapę i kieszonkę taką, z której już możemy skorzystać. Także ja na początku myślałam, że są podwójne kieszonki, ale nie. Bo zobaczyłam, że jest właśnie suwaczek, co mi się bardzo spodobało. Kurtka układa się, kurtko płaszczyk układa się bardzo fajnie. Była wygodna, nie piłowała nigdzie ani w ramionach, ale wręcz ja nawet miałam wrażenie, że na mnie jest to troszeczkę przeszerokie. No być może to jest taki fason i kurtka kosztowała 180 zł. Kosztuje, bo jest to jedna z najnowszych kolekcji, rozmiar 36. A tu już mamy kolejną kurteczkę i powiem Wam, że to był mój faworyt. Kurteczka w takim bardzo fajnym, perłowym kolorze. Dosyć cienka, ale fajnie, bo tak na suwaczek zapinane kieszonki. Tutaj mamy atrapę. Bardzo fajnie wykończony jest dół, bo jest lekko zaokrąglony i lekko wycięty po boku. Te troczki też fajnie spinają. Materiał jest zdecydowanie cieńszy, poza tym ma jeszcze kaptur, więc widziałam same zalety tej kurtki. Naprawdę była bardzo wygodna, luźna, komfortowa. Myślę, że to jest coś, co warto przymierzyć, na co warto zwrócić uwagę. Tego chyba nie było w innych kolorach. Nie do końca jestem przekonana, ale tak jak mówię, no warto się za czymś takim rozejrzeć. Szersza, większa taka kratka, rąby, bardzo ładnie się układa. No właśnie, tutaj eleganckie wykończenie, takie na pół okrągło, delikatnie pikowana, ale fajny kaptur, który nas osłoni też właśnie przed jakimś niespodziewanym deszczem wiosennym, czy ewentualnie przed jakimś wiatrem. Mówię, no to mi się naprawdę zdecydowanie najbardziej podobało, faworyt. No i te złote dodatki oczywiście, złote wykończenia, troczki, gdzieś suwaczki. Naprawdę bardzo fajnie to wyglądało. I pod szyję się zapinamy i nadal jest komfortowo. Kurtka ma taki mieniący właśnie materiał perłowy, ale wchodzący w złoty. Kosztuje 250 zł i rozmiar 36, więc to jest zdecydowanie rozmiarówka, którą możemy zamawiać w ciemno. W naszym rozmiarze kurtka powinna być dobra. No i tak jak mówię, zaletą są te zapinane na zamek jednak kieszonki, które no nieraz się sprawdzają. I zobaczcie, co się dzieje na mojej głowie. No przecież to jest jakiś, ciężko już mi było ten kosmos ogarnąć z głowy, bo wystarczyło, że ruszyłam kurtką następną i tam już takie się pole zrobiło. No, także przepraszam Was za to, co widać na głowie, ale lecimy dalej. Mamy kolejną taką kurteczkę, tym razem wyglądającą jak takie skórzane, modne, motorowe kurteczki. Jest to kurteczka też również cieniutka, z takiej jakby skórki cielęcej. Raczej nie do zapinania, bo była taka dosyć obcisła, no chyba, że takie właśnie lubimy, ale była komfortowa. Nie krępowała tutaj ruchów. Ja ją również zapinałam i sprawdzałam w ramionach. Było wszystko ok. Więc i ona jest na pewno w dwóch kolorach, bo była jeszcze czarna bodajże. Także też bardzo fajna kurteczka, bardzo lekka, bardzo ładnie wykonana, fajne szycie, dół też z takim szerszym paskiem, więc tu na pewno nam się sprawdzi. Koszt tej kurteczki 150 zł, rozmiar 36, szary taki kolor, a na początku było widać, jakby to było coś ciemniejszego. No i tutaj zobaczcie, wszystko na głowie mi zniknęło, a teraz mierzymy coś a la skóra, taka skaja sztuczna. No i to również było dosyć wygodne, dosyć komfortowe, nie hamowało żadnych ruchów, można się było zapiąć tutaj kieszonki również na zameczek, więc bardzo fajnie, bo po raz kolejny można było coś tam schować drobnego czy pieniążki, tak żeby nam nic nie wypadło, jednak jakaś tam kontrola też pod tym była, nad tym. Bardzo ładnie wygląda i dopasowuje się fajnie i rozpięta i zapięta do sylwetki, także
No, kochani, będziemy pomalutku kończyć ten przegląd. Mam nadzieję, że Wam się spodobał kolejny przegląd, jaki będę nagrywała. To będą płaszcze, bo wiele osób lubi takie trencze. Kurteczka kosztowała 160 zł i to jest rozmiar 36, więc mam nadzieję, że na płaszcze również wpadniecie. Trzymajcie się.